Pan z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im: i wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go nieczystym uczynić, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Pamiętam pewne wydarzenie już z przeszło 20 lat związane z tak zwaną kolędą. Miałem wtedy po południu przejść taką jedną dość długą ulicę domków jednorodzinnych. I przywołuję to wydarzenie specjalnie, aby nim się posłużyć na użytek dzisiejszego kazania, jako ilustrację do dzisiejszej Ewangelii. I podczas takiej wizyty duszpasterskiej można porozmawiać na wiele ciekawych tematów i niekoniecznie religijnych. Chociażby na temat nieprawidłowego żywienia. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo takie szybkie, popularne jedzenie szkodzi naszemu zdrowiu. Kiedy słyszymy pomocne rady ze strony osób, które podchodzą do tego tematu nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. A działo się to podczas przygotowanej już na koniec kolędy w ostatnim domu smacznej kolacji. Najpierw zrobiłem, co się zwykle robi, od odmówienia typ modlitw, błogosławieństwa i poświęcenia mieszkania. I jak tylko się to skończyło, widziałem, że tam gospodyni chrząta i wskazuje mi łazienkę, mówię: proszę, tam jest czysty ręcznik, można sobie ręce umyć, tam jest mydło antyseptyczne, bo to jak się chodzi po tych wszystkich domach i dotyka różnych klatek, klamek, to może się różnych zarazków. I dodawała, zresztą była taką osobą rozgadaną, można powiedzieć, że mąż mało co się odzywał. I proszę księdza, w naszym domu nie używa się soli, no bo ona działa na nadciśnienie. Jeżeli cukier, to tylko trzcinowy albo miód. I dużo jest warzyw, tłuszcze tylko roślinne, z mięs głównie ryby, ewentualnie cielęcina. Zresztą kupuje w zaufanych źródłach. Najczęściej jest to żywność nieprzetworzona. I korzystam ze sklepów ze zdrową żywnością. Lepiej dać trochę więcej pieniędzy, a być zdrowym, bo zdrowie to jest wielki Boży dar, który powinniśmy chronić.
I pada zachęta na już zgłodniałe oczy, no bo tak po kilku godzinach tego wędrowania, aby proszę skosztować, co ksiądz tylko sobie życzy, wszystko jest zdrowe, na pewno nie zaszkodzi. No i dalej potoczyła się przyjemna rozmowa, jakby kontynuowana między jednym a drugim smacznym kęsem. I tak mi to wszystko, moi drodzy, pasuje do sceny spisanej dzisiejszej Ewangelii, kiedy to Pan Jezus wraz ze swoimi uczniami spożywał posiłek w publicznej gospodzie. I widocznie musieli być bardzo głodni, że od razu rzucili się do jedzenia, zapomniawszy wcześniej umyć ręce. Oczywiście ten fakt nie umknął uwadze faryzeuszów, którzy siedzieli tuż obok i uczynili Jezusowi z tego powodu wielki zarzut. I tu nie chodziło im o brak higieny, ale o nieczystość religijną, którą rzekomo zaciąga człowiek, pomijając obrzędowe obmycie. I Jezus polemizuje z taką postawą, że nie czynnik zewnętrzny, ale wewnętrzne poruszenia i decyzje czynią człowieka nieczystym. Że to, co wychodzi z serca, czyni go nieczystym. I tutaj Jezus w dzisiejszej Ewangelii wylicza całą litanię grzechów. Złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. I mówi, to jest prawdziwe zagrożenie. Zobaczcie, istnieje w ludziach taka tendencja do zrzucania winy na coś lub kogoś z zewnątrz. A to wszystko po to, aby nie dotknąć problemu, który jest w nas. I przykrywamy go mnóstwem drobiazgowych, rytualnych przepisów, których wypełnienie daje nam takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku, zadowolenia z siebie, czasem ucisza sumienie, a grzech, niepostrzeżenie nadal nas zżera od środka. Ale dlatego pytamy, dlaczego ta nauka Jezusa ma związek z opisywaną przed chwilą przeze mnie historią, która przecież tak na pierwszy rzut oka była wyrazem wielkiej gościnności ludzi, którzy przyjęli księdza po kolędzie. Są jednak takie obrzydliwe zapachy, których wyczuwa się nie nosem, ale intuicją. Zapytałem, na którą godzinę chodzicie państwo do nas do kościoła? Odpowiedzieli, my jeździmy do kościoła wizytek do Warszawy, no bo tam się odprawia po francusku. Tutaj czujemy się skrępowani, bo jest nam przykro, że Kościół zabrania nam przyjmowania Komunii Świętej. Tak nam się życie ułożyło, że nie możemy wziąć ślubu kościelnego, chociaż bardzo się kochamy. Jak byliśmy minionego lata w Niemczech na urlopie, tam księża nie robią z tego problemu, a wręcz zachęcają. I tak mam taką żywie nadzieję, że i u nas to będzie. I
domyślałem się, o co chodzi, ale pod pretekstem wyciągnięcia obrazka zerknąłem na ostatnią kartę odwiedzanych dziś osób. No tak, nie mają ślubu kościelnego, bo są po rozwodach. I przełożyłem tę kartę na koniec i otworzyła się przed moimi oczyma pierwsza karta pierwszej odwiedzanej przeze mnie rodziny. No i widok przerażający. Zobaczyłem tam nazwisko, te same nazwisko, takie same imię mężczyzny z tą samą datą urodzenia, przekreślone czerwonym długopisem z dopiskiem odszedł. Skojarzyłem sobie ten dom. Czworo czy pięcioro dzieci, tak mniej więcej w wieku szkolnym, były takie bardzo żwawe, takie namolne. Ja go ciągle domagały się od razu w pierwszym momencie, czy mam cukierki. Matka z kolei nieco zmęczona nadmiarem obowiązków, bo powiedziała, że sama wychowuje te dzieci. I zapytałem ją, jak pani sobie daje radę? Czy ktoś wam pomaga? A gdzie jest ojciec tych dzieci? A ona, unosząc wstydliwe spojrzenie, stwierdziła, że nie chce na ten temat mówić. I tylko tajemniczo dodała, a może ktoś inny mi o tym powie. I teraz już wszystko rozumiem. Przegościnni gospodarze właśnie tej kolacji na pewno zauważyli pewne zmieszanie na mojej twarzy. I słyszałem ich jeszcze, jak bardzo zapewniali, jak bardzo oni są szczęśliwi, że Pan Bóg odnalazł ich w świecie i postawił naprzeciw siebie. Powiedziałem, że muszę już iść. I wyszedłem dość szybko. Nawet zapomniałem odmówić końcowej modlitwy. Czasem bywamy zaproszeni na takie smaczne kolacje, które będą odbijać się nam czkawką jeszcze przez długi czas.